Jeżeli chcecie kupić coinsy, a nie macie konta bankowego, to zapraszam do Coins FIFA Paysafe Card. Link w opisie, polecam. Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku FIFA 14 na moim kanale. Dzisiaj kolejny skład builder dla was, ponieważ postanowiłem zrobić coś ciekawego. Coś, czego jeszcze, przyznam się szczerze, nie widziałem w FIFA 14. W 13 to widziałem na zagranicznych kanałach, ale w 14 chyba tego jeszcze nikt nie zrobił, bo to dopiero możliwe stało się chyba niedawno. No, o czym mówię? Jak widzicie, nazwa składu jest kolorowo. All colors, kolorowo, kto jakby chce, tak to nazywa. No a na czym to polega? Stworzyłem drużynę, oczywiście 100% z grania. Każda karta jest innego koloru, o to mi chodziło. Także będzie na pewno ciekawie, mam nadzieję, że wam się spodoba. No i zobaczmy, co tutaj się stało. No to zaczynamy od bramkarza. Bramkarz oczywiście musi być brązowy i to jest największa wada praktycznie tego zespołu. Zagrałem nim parę meczów, zobaczycie potem bramki, jakie udało mi się nimi strzelić. I powiem szczerze, straciłem strasznie dużo właśnie przez niego. On tak naprawdę jest tu tylko dla koloru, no i teraz mogę tak powiedzieć. Kolejnym prawym obrońcą jest, uwaga, uwaga, Lam, Team of the Year Lam. Właśnie ta karta jest w sumie chyba najładniejszą kartą w tym zestawieniu, przynajmniej moim zdaniem. No i co, możemy iść dalej, prawda? Tutaj obrońcę mamy srebrnego. Jest to srebrny świecący się Kirchhoff z Bayernu. Jak widzicie, ci trzej są Niemcami z Bayernu, dlatego zgranie tutaj mam bardzo dobre, o to mi dokładnie chodziło. Teraz obrona. Tutaj mamy, gdzie? Jagielka z Evertonu. Złota karta świecąca się, no i są cztery kolory już na naszej planszy. Czwarta karta jest to brązowy gracz, Garbut się nazywa. Z Evertonu także Anglik, także z Jagielką ma świetne połączenie. Idziemy do środkowego pomocnika defensywnego, a tutaj znajduje się Barkley z Evertonu Inform, jeżeli dobrze zauważyliście, srebrny. Czyli mamy już brązową kartę zwykłą, brązową świecącą się. Mamy świetną, no zresztą widzicie, nie będę tego tutaj powtarzał, po prostu pokażę wam cały skład do końca, tak będzie chyba najlepiej. Na lewej pomocy mamy, uwaga, Jan Uzaj, Inform brązowy, czyli wszystkie brązowe już są uzupełnione. Dalej mamy na prawą obronę, możecie się domyślać, kto to będzie. Oczywiście Nazri, man of the match, prosto z BPL. I oczywiście Manchester City zgrywa nam się z Barclayem. No i tutaj już mamy kolejny kolor do kolekcji. Tutaj mamy, postanowiłem dać Fernandinho. Jest nasz Fernandinho, jest to karta nieświecąca się złota. To teraz czas uzupełnić cały nasz skład. Pierwszy będzie oczywiście Inform Giroud i dzięki niemu teraz mamy wszystkie złote karty, wszystkie brązowe karty już są. Mamy Team of the Season, mamy Team of the Year oczywiście, Team Man of the Match. No i brakuje nam zwykłej karty srebrnej, a jest nim... Okej, trzeba znaleźć chwilę. Nimeli. No i tutaj ta trójka łączy się idealnie Manchesteru City. Dzięki temu Nasri ma full zgrania, że tak ujmę, tutaj fitness jest lekko zrobiony, ale wszyscy mają po 9 co najmniej zgrania, nawet jedną dziesiątkę mamy. Także mam nadzieję, że skład się podoba, wygląda naprawdę świetnie, przynajmniej moim zdaniem. Wszystkie kolory genialnie się komponują i naprawdę robi to wrażenie fajne. Chciałbym po prostu grać przeciwko takiemu składowi. Chociaż raz kiedyś mam nadzieję, że na kogoś takiego trafię, że zrobi skład troszkę inny niż BPL czy Bundesliga. I co, mam nadzieję, że skład wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to zawsze motywuje do robienia fajnych skład builderów. No a ja zostawiam wam z bramkami właśnie tego zespołu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nie jest ich wiele, ale pamiętajcie, ten bramkarz na tyle, Giroud i Nimli, to nie... chociaż on jest całkiem dobry akurat. Ale Giroud jednak lekko, drewienko. Dzięki wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem.